Świeci. Dzień dobry. Słuchajcie, witam Was w kolejnym krótkim filmiku. Filmiku dość nietypowym, dlatego że zapraszającym tak naprawdę do dyskusji na temat puszek survivalowych. A oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału i do klikania w ten dzwoneczek tam na dole, żeby nie omijały Was kolejne materiały i do widzenia naszych social mediów, które macie gdzieś tu, Wam się wyświetlą. O! Słuchajcie, tak naprawdę jestem w robocie, jest piątek, 15 stycznia, jest pięknie. W tle hałasuje pan głównobiorca, bo jesteśmy na trasie A2 na stacji, po prostu się zatrzymałem i stwierdziłem, że nagramy sobie filmik. Troszeczkę mnie zmotywował do nagrania tego filmiku Sebastian Cichomski, Welcichy, którego pozdrawiam serdecznie. Po prostu wczoraj żeśmy na Messengerze gadali, on tam pewien projekt robi. Mam nadzieję, że niedługo się będziecie mogli z tym projektem zapoznać. Natomiast zaczęliśmy dyskutować na temat puszek survivalowych. Dlatego, że jeżeli dobrze pamiętacie, to jakieś 3, 4, 5 lat temu, jak się cofniecie na YouTubie wstecz, to oczywiście będziecie mogli sobie zobaczyć bardzo, bardzo dużo takich filmików. Sorry, patrzę się, bo wiecie co, tam stoi żandarmeria wojskowa, o. I prawdopodobnie wracają sobie z jakichś ćwiczeń, bo widzę, że tam przepakowują plecaki i cały ekwipunek. Dobra, wracamy do tematu. Było bardzo dużo filmików. Kojarzycie na pewno tego pana, czy różnych innych youtuberów typu, nie wiem, Nice Passion na przykład, czy Survival Tube, który też nie widziałem dawno, żeby cokolwiek nagrał, prezentowali filmiki dotyczące puszek survivalowych i jak gdyby tych filmików było dość dużo. Oczywiście na temat puszek survivalowych mieliśmy całą masę różnych filmików i mam wrażenie, że, czy w ogóle mam takie wrażenie, że EDC w takim popularnym, przez nas przynajmniej, pojmowaniu, ono też ewoluuje. Nie chcę robić z eksperta, broń Boże, natomiast jak tak się przejrzy filmiki z okresu na przykład 5 lat ostatnich, to bardzo, bardzo dużo ludzi to swoje EDC zmieniało i to nie zmieniało tak, że powiedzmy wymieniało jakieś drobiazgi w EDC, tylko w ogóle zmieniała się forma przenoszenia EDC. Widzę taką tendencję do, najpierw był maksymalizm EDC, teraz potem był minimalizm EDC, tak, to tak się dosyć mocno zmieniało i w międzyczasie zacząłem dochodzić do takiego wniosku, że prawdopodobnie EDC w ogóle podlega modzie. To niewątpliwie, natomiast może między innymi z tytułu tam jakichś kanałów na YouTubie, filmików i tak dalej, ale w ogóle jak gdyby podlega takiej własnej modzie. Ta moda przemija, zmienia się, sposób przenoszenia, ilość rzeczy, które przenosimy, one też prawdopodobnie się zmieniają z tego powodu, że każdy edecowicz gdzieś tam z czasem wyrabia swoje własne potrzeby, swój własny styl używania EDC, minimalizuje, zmienia go pod kątem tego, jak mu dobrze się pracuje z różnymi elementami EDC, a których nie potrzebuje dźwigać. I tu pojawiła się puszka survivalowa, która była bardzo, bardzo modna. I ja zacząłem się zastanawiać, dlatego że ja na przykład nigdy nie byłem zwolennikiem puszki survivalowej. Nigdy nie miałem, nie tworzyłem własnej puszki survivalowej. Moje EDC oczywiście też ewoluowało, nosiłem kiedyś dużo, nosiłem nerkę na co dzień, teraz w zasadzie noszę swoje EDC przy pasku, oczywiście noszę zasobnik, ale też nie zawsze jak gdyby przy pasku, tak, tylko z reguły jest gdzieś w zasięgu mojej ręki, tak, czyli jeżeli przemieszczam się samochodem, to zawsze gdzieś tam jest w samochodzie albo w plecaku, jeżeli na przykład nie podróżuję samochodem, a mam jakiś plecak, czy jeżeli gdzieś wychodzę na przykład do lasu, czy gdzieś, to jest często gęsto przypięty do plecaka. Ostatnio ktoś nawet chyba zauważył, że mój organizer po prostu dyndał u plecaka, jak byłem w Borach Tucholskich teraz, dyndał u plecaka jak winogrono. Natomiast puszki survivalowej nigdy nie tworzyłem i teraz zacząłem się zastanawiać, czy tak naprawdę
to po prostu minęła moda na tą puszkę survivalową, czy kwestia jest tego, że po prostu temat został wyczerpany i ludzie używają puszki survivalowej, wciąż mają puszkę survivalową, czy puszkę przetrwania, no jakby tego nie nazwał, tak? Czy po prostu jak gdyby to przeszło, minęło i puszka jako taka puszka przetrwania zniknęła z kieszeni i zasobników edecowiczów. Stąd jak gdyby ten filmik, tak? Dlatego, że chciałbym Was zachęcić do tego, żeby podjąć dyskusję na temat tego, czy w ogóle używacie puszki survivalowej. Jeżeli używacie puszki survivalowej, to co w tej puszce się znajduje? Czy Wam się często przydaje? Albo co w tej puszce byście chcieli mieć, a czego na przykład nie możecie dobrać? Nie wiem, na przykład chcielibyście w puszce mieć jakiś element, którego nie możecie znaleźć gdzieś w sklepie, nie możecie kupić, tak? No, różne są. Ja tak przeglądałem filmy, bo tak dzisiaj akurat leciałem do Uniejowa z Warszawy i po drodze włączyłem sobie kilka filmików właśnie tak przez 5-4 lat. Przeglądałem, co wtedy ludzie pakowali do puszki survivalowej i mam wrażenie, że na przykład, nie wiem, 5 lat temu brakowało takich mikrolatarek, tak? Tak jak dzisiaj mamy na przykład Olighta i1R, tak? Malutka latareczka ładowana z powerbanka czy z ładowarki do telefonu. Super maleństwo, w zasadzie, kurczę, idealnie właśnie do tego rodzaju zastosowań. I właśnie chciałem, żebyście jak gdyby podjęli dyskusję na temat puszki survivalowej. Ja ten materiał oczywiście zamieszczam na YouTubie, natomiast z tego co wiem, to w komentarzach na YouTubie nie da się zamieścić zdjęć i tak dalej, więc zamieszczam go również na... oczywiście linka zamieszczę na Facebooku i tam pod linkiem, czy na naszej stronie, czy na naszej grupie zapraszam Was do dyskusji na temat puszki survivalowej. Czy potrzebne? Czy to moda, która minęła? Jeżeli używacie, to co nosicie ze sobą? Jak ta Wasza puszka wygląda? Dlatego, że tak jak Wam wspomniałem na samym początku, jest pewien projekt dotyczący właśnie stricte puszki survivalowej, który wczoraj przegadywaliśmy z Cichym i mam nadzieję Wam coś tam zaprezentować w niedługim czasie, co wymyślił Cichy, jeżeli chodzi właśnie o puszkę survivalową. O! Dobrze, to zapraszam Was do dyskusji oczywiście i do zobaczenia w następnych materiałach. Wiem, że mało znowu jest filmów, bo nie ma czasu. Telefon zadzwonił i mi przerwał. O czym mówiłem? A, wiem. Wiem, że jest mało filmów. Z Piotrkiem żeśmy ostatnio nawet nagraliśmy, leży materiał do poskładania, tylko nie mam go czasu poskładać, na temat gaziaka. To jest F750 z 440C stali w ultrataktycznych ala karbonowych okładzinach. Jest też relacja zborów tucholskich, która też będzie się składała teraz w weekend, dlatego że ona pojawi się i u nas, i u chłopaków ZDC.pl, czyli u Marka i u Grześka. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast no, to będzie się składało w weekend i tyle. W zasadzie przepraszam Was bardzo, że mało materiału, ale ten, mało czasu, ultra mało czasu. Dobrze, słuchajcie, zapraszam Was do dyskusji i na Facebooku, i w komentarzach pod filmem, i do zobaczenia. O.